Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Grysim i dzisiaj znajdujemy się w SnowRunna. Tak, w ankiecie była druga opcja SnowRunna, super zamówienie, dlatego że już w ten piątek wyjeżdżam i nie będzie kolejnej serii z serii widzów. Dlatego postanowiłem, że nagram dzisiaj dla was też i drugą opcję z ankiety dla osób, które też chciały bardzo ten film. I no, ja nie przedłużam, my wsiadamy i ruszamy. Super zamówienie, to są chyba trzy części, do trzech miejsc trzeba coś zawieźć. Pierwsza miejsce, do którego coś zawieziemy, to jest baza logistyczna. Tam trzeba zawieźć deski i teraz właśnie widzicie, że już jestem na mapie Czarna Rzeka i pojedziemy sobie tutaj do Tatraku po deski. Najbliższe miejsce, żeby takie coś tutaj odebrać. Potem wrócimy do zapory Smithwill i pojedziemy na stację odebrać paliwo. Teraz przede mną widzicie tutaj inny pojazd. Tym pojazdem ja go znalazłem w Alasce i nim się też dzisiaj przejedziemy. Przejedziemy się nim po materiały eksploatacyjne i serwisowe części zamienne. Czyli w jednym odcinku przejedziemy się dwoma samochodami i myślę, że to jest coś ciekawego, no ciekawego, coś innego, nie tylko, że będziemy jechać jednym samochodem. Ja tutaj też chyba muszę skręcić, nie? Tak, dokładnie teraz tutaj trzeba skręcić, teraz tylko tutaj zaznaczę, o. I potem już jedziemy do bramy w kierunku Czarna Rzeka. Dobra, ja się tu cofnę i teraz zjeżdżamy tutaj tą drogą. Oczywiście jak chcecie więcej materiałów ze SnowRunna albo z takich gier, możecie zostawić suba i lajka, też pomagacie przy rozwoju kanału. Mój cel na razie jest 100 subskrybentów do września, zobaczymy czy nam się uda. No, 20 nam brakuje, myślę, że nam się uda, ale to zależy tylko od was. My tutaj właśnie zjeżdżamy, a mi samochód kurde skacze, ten Azov. Ale to jest dosyć porządny pojazd. Tutaj jest teraz woda i teraz na lewo i już jesteśmy przy bramie w kierunku Czarna Rzeka. Jak się przejedzie bramę, to już chyba jest muzyka z prawami autorskimi, z tego co się nie mylę. Ja tutaj kawałek materiału uciąłem, żeby te wczytywanie tak długo nie trwało, bo chyba z minutę trwało i teraz jest chyba ta muzyka. A nie wiem dokładnie, muszę kiedyś się od tym zająć, ale na dzisiejszy stan po prostu nie będę tej muzyki w swoim materiale używał. Wy teraz leci też inna muzyka, którą słyszycie. Troszeczkę się już zaczyna w to bawić. Mam nadzieję, że to dosyć sensownie w tych filmach jest, bo rzadko sprawdzam własne materiały. Dobra, ja sobie tu zaznaczę tylko szybko drogę, żeby źle nie pojechać, chociaż mapę dobrze znam. Ale jak się gada do nagrywki i jedzie, to szybko się takie rzeczy zapomni. Chyba pojedziemy tędy, bo to jest... O tak, będzie chyba lepiej. Dobra, ja tutaj wsiadam i jedziemy dalej. No i co mam wam tu szczerze mówiąc powiedzieć? A mogę wam tyle powiedzieć, że możecie w komentarzach pisać własne zadanie, bo myślałem na odtworzeniu drugiego kanału Grysim Reaction i możecie własne zadanie oddać w komentarzach. Jeszcze jak sobie to wszystko planuję, to będzie kiedyś ankieta. Możecie też tam własny głos oddać, jak będziecie chcieli. I jak będzie dużo osób za tym, to otworzymy drugi kanał Grysim Reaction. Raz w tygodniu jakiś tam filmik se wleci, nie wiem, o, jak, no po prostu reakcje na jakieś tam śmieszne sytuacje albo ciekawostki i tak dalej. O jakąś sobotkę, o 17, coś takiego. A o mnie za okno leje jak z wiadra, ale to nie gra roli, my jesteśmy w grze. I powoli się zbliżamy do miasta. Jeden zjazd, troszeczkę jeszcze błota i będziemy w mieście. I tu się wszystko zaczęło. A kończy wszystko na DLC ze SnowRunna, który tam twórcy do nas wyprowadzają. Są te Season Passy, tam chyba jest Season Pass na rok, drugi rok, trzeci rok, coś takiego tam też potworzyli. Chyba z 48 tysięcy map oni już mają gotowych, z 20 bilionów tych misji jest. No, tworzę naprawdę tutaj dobrą robotę i ja chcę najpierw skończyć tutaj Michigan, Alaskę i Taimir. Potem się zajmiemy tymi trzema następnymi i tak będziemy to tutaj robić. My tu już jesteśmy w mieście, trochę gadu gadu już. Miasto, ale takie jakby nieżywe miasto. A wjadę mu trochę na posesję, to nie szkodzi. Ja tu chyba teraz muszę skręcić na lewo znowu. Tak, muszę skręcić. Dobra, skręcamy i teraz jeszcze raz na prawo. I potem prosta droga i jesteśmy w Tatraku. Odbieramy deski. A, w ogóle nagranie jest w nocy, czekajcie, ja tu zmienię szybko na dzień, bo będzie nagrywka do dupy. O, no całkiem lepiej teraz to. Wy widzicie lepiej, nagrywka będzie lepiej i mi się też lepiej jedzie. Dobra, zjeżdżamy tutaj z asfaltówki na jakąś polną drogę i będziemy teraz tutaj jechać.
Nie wiem ile, szczerze mówiąc, ale długo tu się nie jechało. Ja tu chyba raz, o już widać, to nie było daleko. Ja tu raz chyba jechałem z tej strony. No to była ta pierwsza misja, gdzie trzeba było ten most zbudować, a potem ani razu tędy nie jechałem. O, patrzcie jak on jedzie. Bardziej jak ja jadę. O kurde! O dziwo nie dostałem uszkodzeń. Okej. Normalnie się uszkodzenia dostaje. A ja tak przywaliłem w ten słup, że każdy samochód osobowy by był rozwalony. Dobra, deski bierzemy. Ty, a ja nie mogę ze stacji paliw odebrać tutaj paliwa, czy muszę... Ty, spróbujemy chyba. Czemu nie? Może być, że ze stacji tutaj paliw będę mógł odebrać paliwo i będę mieć jazdy. Dobra, tu sobie drogę szybko ułożymy, jak mamy jechać. Albo stracimy czasu trochę, albo wyjdziemy tutaj na plus. Dobra, cofam tym bydlem, naszym azotem i teraz jedziemy tutaj tą drogą. Pojedziemy normalnie chyba, tutaj do góry nie będę jechać. Albo pojadę tutaj do góry. Ty, co jest? Czemu nie jedzie? A, bo tu znak jest, kurde. Dobra. Obok znaka. A, wiecie co, mi się nie chce jechać normalnie. Jedziemy do góry walić, najwyżej się przewalimy na bok. Nieważne. Będzie tutaj ciekawiej. I ja będę mieć skróty tutaj bardziej wzięte. Tutaj się zjeżdżało, pamiętam, w tym Chevrolet przy pierwszej wieży się zjeżdżało i tutaj się potem zjeżdżało i zaraz obok stała pierwsza nasza ciężarówka, której szło w grze tutaj zdobyć. Nie wiem co było drugie, a ja miałem DLC pierwszy, tam też był jeszcze jeden pojazd, ale to dopiero trzeba było garaż znaleźć. Ale walczy dziad, patrzcie. Ale idzie, bez problemu. I teraz się przechyl do przodu. I jesteśmy. No i bardzo ładnie. Wjechał bez problemu. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej. Oszczędziliśmy, szczerze mówiąc, więcej czasu. Więc nawet jak na stacji się nie da odebrać paliwa, to wyjdziemy na zero. No, tyle można powiedzieć. Dobra, gdzie ja tu muszę jechać? A ja tutaj muszę, dobra, tędy i potem wyjeżdżamy koło stacji już. I możemy prawdopodobnie paliwo odebrać. To się muszę trochę cofnąć. O, dokładnie koło wieży i tam jest droga w dół. I wyjeżdżamy koło stacji paliwa. Albo stacji benzynowej, no to bardziej fachowo brzmi niż stacja paliwa. Dobra, tutaj w dół, nie dajemy gazu, niech się tam sturla. Ma przecież tą moc. Tutaj chyba jeszcze była taka droga od... No, było coś takiego, że takie bagna tutaj lekkie moje były. No i kurde, nie da się odebrać paliwa tutaj. Myślałem, że się da, a się nie da. Mogę tylko zatankować. Dobra, no zatankuję, no już. Co mi to, co mi pozostało innego? No, trzeba się teraz wracać. Ja to wrócę w przyspieszonym tempie, żeby was tutaj nie męczyć. I my się widzimy, jak będę już znowu w zaporze smugły. Witam z powrotem, przekroczyłem tutaj tunel i pojedziemy tutaj już na stację benzynową, już będzie nas najbliżej i mam też, można powiedzieć, że już po drodze. Zajedziemy tutaj, odbierzemy paliwo i pojedziemy w kierunku garażu. Tam odstawimy naszego azota i się przesiadamy w inny pojazd. I nim odbierzemy materiały eksploatacyjne, serwisowe części zamienne, tak jak już mówiłem. Tutaj wiem, że się da odebrać, jestem pewien. O, tu się wjeżdża. O, dokładnie. I tutaj tak zatankuje. Przytrzymujemy. I teraz idzie załadować paliwo. Dobra, ja sobie tylko drogę szybko cyknę. O, gdzieś tutaj punkcik leci i my się tutaj wrócimy. Dobra, tu jest... Też musimy coś wziąć z farmy i tu jest baza logistyczna. Tu musimy dojechać z wszystkimi tymi czterymi rzeczami. No ja nie przedłużam, bo tutaj będziemy się cofać. No. Wycofujemy się stąd i się kierujemy do garażu. Odstawiamy, jak już mówiłem, ten pojazd i się przesiadamy.
to był chyba NK, coś takiego. Takie dziwne miał strasznie określenie ten pojazd, z którym się zaraz przejedziemy. Ale dobrze, dobra, spędzamy tutaj i się kierujemy. Ja w ogóle dobrze jadę. Przecież tam była droga asfaltowa. No i źle jadę, no i super. Jej, dobrze się kapnę, bo byśmy mieli, no, nawet duże straty. Wycofujemy się tutaj, jedziemy w kierunku garażu, bo i tak już mam 11 minut nagrywki, a myśmy nawet połowy nie zrobili. Tutaj się teraz skręcało na lewo i się jechało i byliśmy w garażu. Tego znaku to ja nie przewróciłem, to on się sam przewrócił, bo tak tutaj wieje mocno, jakby co. Dobra, jedziemy pod tą górę z naszymi deskami i paliwem. Potem się przesiadamy w inny pojazd i jedziemy po kolejne dwie rzeczy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i że ten film też nie będzie taki długi, że 40-30 minut, tylko no 20-25 maksymalnie. No jest teraz 11 minut już, ale myślę, że się wyrobimy w 25. Dobra, my już tu podjeżdżamy pod górę i zaraz jest garaż. Zaraz odstawiamy tego. Oczywiście trzeba silnik wyłączyć, żeby nie ciągnął tego paliwa. Paliwo bardzo drogie jest teraz. Znaczy było, już. No już trochę ceny opadły. Nie wiem jak w Polsce, ale w Niemczech to ceny są znowu normalnością. Dobra, płot. A super, znowu walnąłem. I znowu nie dostałem, o dziwo, punktów, że mi się coś uszkodziło. No dobra, wjeżdżamy tutaj na plac garażu. Tu go odstawię gdzieś, o gdzieś tutaj. Hamulec ręczny oczywiście. Zmień pojazd, tak nie mogę zmienić pojazdu, a szkoda. MK38, tak się nazywa ten pojazd. Skomplikowane tutaj oznaczenie. Dobra, musimy do centrum serwisowego jechać, to jest dosyć blisko. I pytanie, bierzemy przyczepę naszą czy nie? Ja bym ją zostawił, bo myślę, że nie będziemy jej potrzebować. Dlatego pojedzie jeszcze z nami, odbierzemy, nie wiem dokładnie co tam się odbiera w centrum serwisowym, prawdopodobnie serwisowi części zamienne, ale tego nie wiem. Przekonamy się zaraz, nie ma co. Już blisko jest. Ogólnie ten samochód gdzie znaleźć w Alasce na mapie. Ja wolę. Tu przywaliłem i zobaczcie, tu dostałem punkty karne, a przy Agofie nie dostałem. No to trochę dziwne, ale nieważne, co ja teraz mówiłem. Aha, gdzie idzie znaleźć ten pojazd tego, co właśnie nim jedziemy? Nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, strasznie to skomplikowane. Jego idzie znaleźć w Alasce na mapie Zatoka Pedro. On gdzieś tam w lesie stoi, dokładnie gdzie to wam nie powiem. Wiem tylko, że na tej mapie kiedyś go tam znalazłem. Dobra, odbieramy nasze serwisowe części zamienne, tak jak przypuszczałem. I jedziemy teraz koło garażu. Ja sobie tutaj dam punkt. Zjeżdżamy z góry i jedziemy na farmę i tam odbieramy materiały eksploatacyjne. Jedziemy dalej tutaj do jakiegoś następnego miejsca i potem pojedziemy drogą, którą nigdy nie jechałem, czyli pierwszy raz z wami się nią przejadę. Sam nie wiem dokładnie jak tam ta droga wygląda. Po innych wszystkich jeździłem, a po tej jeszcze nie. I to jest droga do bazy logistycznej. Mi się wydaje, że tej przyczepy nie będę potrzebować, ale ją mimo to jeszcze odstawimy koło tego Azofa dla pewności. I jak będę potrzebował w farmie tam na przykład dwa miejsca w pojeździe, to weźmiemy sobie tutaj naszą przyczepę. No teraz super, chciałem na skróty jechać i tak się moje skróty kończą. A nie jest źle, bo można wycofać na spokojnie. Dlaczego jadę tak dziwnie? Nie piłem nic, nie mam żadnego promila w krwi. Mój kontroler jest popsuty i nie wiem co się z nim dzieje. Jak ja skręcam w prawo i gałka jest znowu prosto, to on mimo to jeszcze skręca w prawo. Nie pytajcie po prostu co się z nim stało. Zobaczcie sami co on tu robi. Prawdopodobnie następne odcinki będą nagrywane z kierownicy. No, taka informacja tylko. Ja go tutaj to odstawiam i my jedziemy z tej góry w dół i się kierujemy w kierunku farmy. Tutaj pamiętam też była misja, trzeba było drogę odblokować. Trochę w tej perspektywie się przejedziemy. Oczywiście bardzo mocno głowa boli, że to jest nie wychodzę. Chciałem się tak jak przejechać, ale może być, że ktoś po prostu nie umie na takie coś patrzeć, dlatego
Nie będę tutaj narażać nikogo. Wiecie co? Nie chcę mi się szczerze mówiąc działać tak jak tutaj jest droga. Przejedziemy przez pole otwarte, jest będzie po prostu krócej. O, tutaj prosto pojedziemy, będę tam jakoś jeździł na jakieś okręty i tak dalej. Tędy pojedziemy. On se poradzi bez problemu. Będzie szybciej, łatwiej i mniejsza szansa, że się gdzieś tutaj zakopie. Bo tutaj on sobie tu bardziej poradzi niż w wodzie. Takie coś do niego zauważyłem, że on w wodzie ma dosyć duże problemy, a tutaj nie. No trochę płata kopsuje w farmie przez jakieś tam pole, jakieś tam badyle też powyrywam albo popsuję coś w tym stylu. Dobra, jesteśmy w farmie, no tutaj trzeba odebrać nasz kolejny ładunek. Zobaczymy co to będzie, czy to zajmuje jedno czy dwa miejsca w ciężarówce. Mam nadzieję, że jedno. Jak ja jadę w ogóle? Jedno, dobra. Ładujemy i teraz tak, co tu robi ten punkt? A ja tam jechałem trochę dziwnie. Dobra, tutaj punkt daje, wychodzimy i kierujemy się dalej w kierunku bazy logistycznej. Robi się już nocka, ale jeszcze nie jest źle, więc kolejna nagrywka będzie w miarę dobrej jakości jeszcze. Tutaj jest troszeczkę droga, której idzie się zakopać i dużo ciężarówek się nie radzi tutaj. Pamiętam, że nagrywałem filmik, gdzie tutaj z taką naprawdę ogromną przyczepą trzeba było się przedzierać przez to. To była walka i czasami były takie momenty, że byłeś pewien, że to już się przychyla, ale jeszcze jakieś tam malutkie drzewko powstrzymało to przed tym spadnięciem. Naprawdę z dużymi rzeczami lepiej tutaj nie jeździć, bo jest bardzo niebezpiecznie, ale taka malutka ciężarówka to... Co to jest? O! Ja nie wierzę, że to się nie przewaliło. Ile tu brakowało? No bardzo mało brakowało i byśmy leżeli. Ja wolę. Dobra. Kierujemy się na prawą drogę i nią jedziemy dalej w kierunku bazy logistycznej. Już to po raz szósty chyba podkreślam. O, już teraz gorsze się nagrywka robi. Dobra, zmieniamy na dzień znowu. Albo rano. Nie, zrobimy po południu, będzie lepiej. O, teraz powinno znowu dobrze wyglądać to nagrywka. Więc jedziemy. Mam nadzieję, że w ciągu 10 minut się wyrobię nagrywki i żeby skończyć tą misję, no bo zaraz wam powiem, zwykła nagrywka leci już 39 minut, nie? Nie wiem ile wyjdzie film, mam nadzieję, że w jakichś 20 minutach się wyrobię, 25 maksymalnie, żeby ten film nie był też nudny i długi, bo no, takich filmów dużo osób nie ogląda, chcę robić dla was jak najlepszy content, staram się i muszę najpierw też się dowiedzieć co wam się podoba, a co nie. Dlatego takie materiały teraz dużo jest takich małych, dużych materiałów. Dobra, tu trzeba skręcać. Kurde, no co ty robisz? No nie, no nie gadaj, że w tym momencie się przychylasz, jak ja mam, nie wiem, z 200 metrów do celu. Ja nie wierzę. Czemu? Kurde, czemu się teraz przychylasz? Dobra, wsiadamy do Azofa, bierzemy też Azofa, który ma dźwiga. Ja tym przyjeżdżam w te miejsce i my się widzimy jak będę stawiać ten pojazd i będę ten już kończyć powoli tą misję, bo już mi się teraz odechciało ją w ogóle robić. Dobra, przyjechałem tutaj tym Azofem z dźwigiem i teraz ja tutaj zacznę go jakoś stawiać na nogi ten pojazd z ładunkiem. No, co ja mam zrobić? Tutaj widzicie, że stoi ten drugi Azof, który już ma ten ładunek zapakowany i teraz jakoś tu tutaj trzeba będzie na nogi postawić. Ja wam wrzucę ten fragment w przyspieszonym tempie i my się widzimy pod bazą logistyczną.
Jednak widzimy się troszeczkę szybciej i jak widzicie stoi ten pojazd, stoi nasz, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, AMK MK38. Zapakowujemy ładunek. Postanowiłem, że to ostatni metr, że się przyjedzie, bo mam materiału 40 minut, tutaj jest dużo do wycięcia, dlatego 20-25 minut będzie trwać. Przyjedziemy się tutaj do bazy logistycznej naszym pojazdem, naszym AMK MK38. Postawiłem to wszystko i działa wszystko jak ma działać. Nie wiem, ja już tu siedzę dokładnie 40 parę minut. Jeszcze trzeba ten film zmontować i muzykę dać opis i tak dalej. Jeszcze nawet tego nie skończyłem, więc kupę roboty mnie czeka jeszcze. Oczywiście nagrałem ten film w niedzielę, a dopiero na wtorek ma być film. To o tym wszystkim dokładnie wiem, ale dzień zawsze przed opublikowaniem filmu chcę mieć gotowy już i żeby się tam wystawił po prostu. A ja pracuję już nad następnym materiałem i tak cały czas robię, jakby coś spontanicznie wypadło, żeby i też był materiał. A teraz na sierpień dużo nagrywam, mam 17 albo 16 materiałów do nagrania, więc za poświęcenie możecie zostawić suba i lajka, pomożecie mi na pewno. I no i siedzę i nagrywam, jeszcze teraz jak ten film montuję, albo będę go montować dopiero, to kupę jeszcze mam do roboty. Dobra, my się zbliżamy w końcu do bazy logistycznej i tutaj odstawiam ten pojazd i już nie będę męczyć was kolejnym przyjazdem tym samym, tylko przesiądę się do tamtego pojazdu, do tego Azofa i przeskipuję wam to, czyli zrobimy cięcie i my się będziemy widzieć pod bazą logistyczną. Dobra, dojechałem i naszym Azofem. Wjeżdżamy teraz tutaj w ten okręg. Rozładowujemy w końcu nasze materiały. Deski, paliwo poszło. Wyjeżdżamy, bo wtedy nie zatwierdzi nam tego. Przesiadamy się do naszego AMK MK38. Wjeżdżamy. No i mamy gotowy etap. Pierwszy z trzech. To by było tyle z tego materiału. W końcu nam się to udało zrobić, ja nie wiem, dla mnie, w końcu dla was jakieś tam 20 minut. Co tu jeszcze jest do zrobienia na wyspowe jezioro, musimy do tatraku coś zawieźć. I to zrobimy w kolejnym odcinku, jak w ogóle go chcecie. Zostawcie 10 łapek w górę i nagram dla was kolejny odcinek. A z tego miejsca się z wami żegnam i my się widzimy w czwartek. Nara.